Witajcie serdecznie. Cieszę się, że mogę tu stać. Kochani, myślę, że wiele zachęty otrzymaliśmy i z tych świadectw, które dziś słyszeliśmy, myślę, że nasze serca pragną przeżywać Boga. Kochani, i dzisiaj, a też i poprzednimi razy, kiedy słyszymy świadectwa, ten wtorek dla nas był trochę takim szczególnym wtorkiem, bo w sumie nie oczekiwaliśmy od gości z Norwegii, którzy nie mają zielonego pojęcia, co dzieje się u nas, że będą dokładnie usługiwać w tym samym temacie, dzielić świat. Również oni sami dzielili się świadectwami i usługiwali nam w tym temacie. Więc myślę, kochani, że zachęty mamy dużo, że serca nasze powinny być pragnące do tego, żeby przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na coś, co może nie do końca widzimy zawsze tak ostro. Dzieje apostolskie 1:4. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im. Słyszycie? Nakazał im. Nie poprosił ich. Nie zaproponował im. Nakazał im. Inaczej mówiąc, dał rozkaz. Nakazał im. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Czy zdajemy sobie wszyscy sprawę, że chrzest Duchem Świętym jest poleceniem? Mamy wiele zachęty, wiele inspiracji, ale tak naprawdę to jest rozkaz. My tak mamy żyć. Wydaje się, że jeśli chodzi o chrzest wodny, wydaje się nam to takie prostsze. Kto się nawrócił, szczerze szuka Boga, otwiera Biblię, niedługo znajduje słowo o tym, że ma wziąć chrzest. I wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni, niedawny chrzest, ostatnio, był wyrazem posłuszeństwa woli Bożej. I dla nas to jest takie chyba naturalne, że po nawróceniu chrzest jest po prostu Bożym poleceniem, rozkazem. A wiemy o tym, że chrzest w Duchu Świętym również? Czytamy. Nakazał im. Dalej czytamy, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, która stąpi na was. I będziecie mi świadkami. Weźmiecie, będziecie. To nie są propozycje. To nie jest opcja. To jest rozkaz. To jest polecenie. I chciałbym, żeby oprócz tej zachęty, która płynie zewsząd, abyśmy i tak na to spojrzeli, że chrzest w Duchu Świętym dla nas jest poleceniem. I kiedy my zaczniemy oczekiwać, to jesteśmy po prostu Bogu posłuszni. A więc zapragnijmy, zróbmy to, co Biblia nam mówi. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, czyli jakkolwiek to zrozumiemy, od naszych komór modlitwy. Nie oddalajmy się od pragnienia naszego, lecz oczekujcie obietnicy Ojca. Kiedy zachęcałem was do mówienia świadectw, nadal to czynię, jeżeli ktoś chce powiedzieć, niech po nabożeństwie przyjdzie, to ktoś podszedł do mnie i mówi: zachęcasz innych, a myśmy twojego nie słyszeli. I głupio mi się zrobiło. Więc chociaż czas troszkę panagla, to w paru zdaniach jednak powiem, aby już nikt więcej mi nie mógł tak powiedzieć, żebym mógł ze szczerym sercem was do tego zachęcać. Wiecie, ja nawróciłem się w bardzo młodym wieku, bo miałem 7 lat. Chrzest wodny przyjąłem, widzicie jak skracam, chrzest wodny przyjąłem w wieku 16 lat. I to był już też czas, nawet już przed chrztem wodnym, kiedy po prostu czułem, że czegoś mi brakuje, że jest niby wszystko fajnie, ale po prostu czułem niedosyt. Taką jakąś taką słabość, jakąś taką pustkę. Było nauczanie również z Boże. Wtedy już pastorem był brat Michał, więc niejednokrotnie o tym mówił. I ja wiedziałem, czego mi brakuje. I zacząłem się o to modlić. I zacząłem o to wołać. Wiecie, kiedy w zeszłym tygodniu, to chyba było brat Janek, mówił brat Janek Koenig, i jak prosto, szybko przeżył chrzest w Duchu Świętym, to było piękne. I wierzę, że wielu z was tak przeżyje. W moim przypadku to troszeczkę się ciągło. Wciąż nie wiem, dlaczego, nie wiem tego do dziś.
Nie mogłem uzyskać odpowiedzi na moją modlitwę. Wykorzystywałem każdą okoliczność, każdą okazję, ale powiem wam jedno, że każda modlitwa, która kończyła się, że nie byłem napełniony chrztu Duchem Świętym, wiecie, ona nie powodowała we mnie rezygnacji. Mnie podpalała. Mnie zobligowała do tego, że jeszcze dalej, że jeszcze mocniej. I skracając, wiecie, pamiętam pewien moment, kiedy wracałem piechotą z nabożeństwa czy z jakiejś społeczności, ze zboru, jeszcze z ulicy Hutniczej do domu, około 4 kilometrów drogi. Wiecie, całą drogę, nie wiem jak to nazwać, może źle powiem, jeśli powiem, że kłóciłem się z Bogiem, ale prawie że. Miałem pretensje, czemu inni przeżywają, a ja nie mogę. I cały czas idąc wylewałem swoje serce przed Bogiem z taką determinacją, że ja też chcę. I powiem wam, w następnym tygodniu przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. W domu, po prostu w domu. Ale wiecie jak? Nie w momencie, kiedy o to prosiłem. Wcale to nie był moment, kiedy wołałem, Panie daj, Panie przyjdź. Ale po prostu, tak jak Agnieszka wspomniała, po prostu to był czas, kiedy radowałem się Panem. To był czas, kiedy uwielbiałem Go, kiedy zapomniałem o mojej prośbie, kiedy zapomniałem, czego chcę. Ale Bóg wiedział. Bóg zna moją prośbę. Bóg zna moje serce. I wtedy wstąpił Duch Święty. I nie chcę już tutaj dalej ciągnąć świadectwa, ale mogę powiedzieć podobnie. Zmienił wszystko. To słowo, które z Samuel, Księgi Samuelowej jest, że stał się innym człowiekiem, jest prawdą. To jest pierwsza praca Ducha Świętego. Nas zmienia. Na jednym z wykładów wtorkowych, które brat Michał zwiastuje ustami Damiana, było to wyraźnie podkreślone. To jest pierwsza jego praca. Zmiana naszego życia, naszego charakteru. A wszystko inne również. Jego moc, jego siła do zwycięstwa również. Ale wiecie, przez ten lata chodzenia w obecności Ducha Świętego, muszę szczerze powiedzieć, że były one różne. Ze wstydem. Że były one różne. Od wspaniałej z Nim przyjaźni poprzez zapominanie troszkę o Nim. Wiecie, i chciałbym dzisiejsze usługiwanie bardziej poświęcić nam, ludziom, którzy już to przeżyliśmy. Myślę, że tak wiele już jest powiedziane, zachęty dla tych, którzy nie przeżyli, że ten czas poświęćmy troszkę na słowo do tych, którzy już to przeżyli. Zmierzamy do naszych modlitw. Wiem, że w domach się modlicie. I wcale niekoniecznie te grudniowe modlitwy będą tymi, na których ty przeżyjesz, bo może przeżyjesz już wcześniej. Może Bóg do ciebie przyjdzie wcześniej, jeżeli będziesz pragnął. Ale zmierzamy do tych grudniowych modlitw. I tak sobie pomyślałem, że niektórzy z nas mogą sobie odpuścić. Bo mogą powiedzieć, no przecież ja jestem ochrzczony. No przecież ja już dawno przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, więc nie muszę się w to angażować. Niech się angażują ci, którzy jeszcze nie przeżyli. I to jest wielki błąd. Bo ja mam pytanie do nas, którzy to przeżyliśmy. Przede wszystkim do siebie i do każdego z nas. Co po latach zostało z tego przeżycia? Co jest dzisiaj w twoim i moim sercu z tego przeżycia? Kochani, może powiemy, że modlimy się językami. Piękna sprawa. Ja modlę się dużo językami. I to jest niesamowita rzecz. Ale moi drodzy, jeżeli chrzest w Duchu Świętym, chodzenie w Duchu Świętym miałoby się tylko na tym opierać, to zdecydowanie za mało. To nie o to chodzi. Oczywiście też. Piękny dar, cudowny dar, wykorzystujmy go. Ale jeśli byśmy mieli na tym poprzestać, to naprawdę za mało. Jeśli spojrzymy do Biblii, otwórzmy parę miejsc. Ewangelia Jana 7:37. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Tą frazę chcę podkreślić. Z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Kilka kartek wcześniej, 4:14, w rozmowie z Samarytanką, Jezus powiedział tak: ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim
źródłem wody wytryskującej. Źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I zobaczmy jeszcze na jedno miejsce, Księga Ezechiela. 47 rozdział, werset 1. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. A oto spod progu przybytku wypływała, i znów chcę podkreślić słowo, wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi. I werset 9 tego samego rozdziału. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd dotrze ten potok. Moi drodzy, chodzenie w Duchu Świętym, po chrzcie w Duchu Świętym, to jest to, o czym przeczytaliśmy. To nie jest tylko budowanie samego siebie modlitwą na językach, ale to jest życie. To jest życie w nas. To jest przynoszenie życia w naszym otoczeniu. To jest przynoszenie uzdrowienia w naszym otoczeniu. Dokądkolwiek popłynie ta rzeka, wszystko będzie zdrowe. Czegokolwiek dotknie się ta rzeka, będzie ożywienie. Będzie żyło. Bo to jest rzeka Ducha Świętego z nas. Kiedy patrzymy na praktykę pierwszego Kościoła, kiedy zobaczymy na to, co oni przeżywali. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. Przeczytam od 1 do 4. Gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I okazały się im języki jak z ognia, które rozdzieliły się i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch Święty poddawał. Moi drodzy, gdyby w przeżyciu chrztu Ducha Świętego chodziło tylko o języki, to Dzieje Apostolskie kończą się na tym wersecie. Bo oni przeżyli chrzest Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. Ale to jest dopiero wstęp. To jest dopiero wstęp do mocy. To jest dopiero wstęp do życia. To jest dopiero wstęp do usługiwania. Kochani, my się nie możemy zatrzymać na tym poziomie, że przeżyjemy chrzest w Duchu Świętym, mówimy językami i cieszymy się, że już wszystko. To jest wstęp. Zobaczmy, co działo się dalej. Kiedy stało się poruszenie, wiemy, jak potężne świadectwo, jak potężne kazanie, powiedział Piotr. Skutkiem czego był potężny chrzest. Potężny chrzest. 3000 osób zostało ochrzczonych. Ciekaw jestem, jak oni to praktycznie zrobili. Piękne wydarzenie, niesamowite wydarzenie, dlatego że moc płynęła. Kiedy za parę dni, czy po jakimś krótkim czasie Piotr i Jan szli do świątyni. 3 rozdział. We wtorek o tym przez naszych gości było różnie wspominane. Widzą chorego człowieka. Już sam fakt, że go zobaczyli. Przecież widzieli go zawsze. Może nie zawsze, ale nie jest możliwe, że chodząc tyle lat do świątyni, nie zobaczyli tego, który tam zawsze był. Ale teraz idą z czymś. Idą z mocą Ducha Świętego wewnątrz. I kiedy go widzą, mogą powiedzieć, Piotr mówi, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. Co mam, to ci daję. Mam obecność Ducha Świętego, której wcześniej nie miał i może dać. Widzicie ten przepływ? Wypłynęła woda życia. To było źródło wody wytryskującej w nim. I nastąpiło uzdrowienie. A kiedy nastąpiło prześladowanie wskutek tego, co się stało, on był przed Radą Najwyższą. Kiedy był przepytywany na okoliczność tego, co wydarzyło się, to czytamy w 4 rozdziale, 8 werset i poniższe. Wtedy Piotr pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeśli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie,
że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. My sobie tak to łatwo przeczytamy, ale wiecie, co to były za słowa? Mówił do tych, którzy mieli prawo, którzy mieli możliwości go unicestwić. Po jakimś czasie przecież był Piotr we więzieniu i oczekiwał egzekucji. To mogło się wydarzyć tu. I on mówi do tych ludzi z taką mocą. Mówi coś, co zaprzecza wszystkim wieściom, które oni rozsyłali. Przecież powszechnie było wiadomo, że ciało Jezusa zostało wykradzione przez uczniów. To było wtedy głoszone, a on im w twarz rzuca prawdę o Jezusie ukrzyżowanym. Co za odwaga. Co za odwaga, bo przemawia w mocy Ducha Świętego. Kochani, myślę, że widzimy, że to nie jest tylko mówienie językami, ale to jest moc do działania. To jest odwaga. To jest coś, co sprawia, że wypływa życie. Kochani, cieszymy się językami. I ja naprawdę chcę to podkreślać. Jest to cudowny dar. Używajmy go jak najwięcej. Ale nie możemy się na tym zatrzymać. Kochani, ostatnio tak bardzo do mnie mocno przemawia ten 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian. I to ten pierwszy jego werset, 14:1. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. No właśnie. Sam na siebie patrzę. Popatrzmy każdy sam na siebie. Na ile staramy się o dary Ducha Świętego? To słowo starajcie się też usilnie w oryginale greckim mniej więcej mówi tak. To słowo starać się usilnie mówi współzawodniczyć. Pożądać zazdrośnie. Ubiegać się gorliwie. Widzisz to w swoim sercu? Moi drodzy, a dary Ducha Świętego są dane Kościołowi. One są koniecznością dla nas, abyśmy byli Kościołem zwycięskim, abyśmy mogli prowadzić zwycięskie życie. Choćby w obliczu wielu fałszywych doktryn, które zawalają wokoło nas wszystkich. Jak bardzo byśmy potrzebowali choćby daru rozróżniania duchów. Czemu o niego nie wołamy? I tak dalej, mógłby wymieniać. Najbardziej dar prorokowania. Jak tego potrzebujemy, a gdzie to jest? Kochani, nie możemy zadowolić się jakąś cząstką, ale my potrzebujemy więcej. Potrzebujemy jego głębiej. Cieszmy się tym, co mamy. Cieszmy się, że możemy wielbić go językami, że przeżywamy niesamowity z nim czas. Ale nie możemy się zatrzymywać na tym miejscu. Jaką Bóg nam dał przestrzeń, jaką Bóg dał nam możliwości. Zechciejmy z nich korzystać. Kochani, myślę, że wszyscy potrzebujemy Jego świeżego namaszczenia. Świeżego Jego namaszczenia. I my chcemy się modlić nie tylko o chrzest w Duchu Świętym dla tych, którzy jeszcze Go nie przeżyli. Oczywiście też. Przede wszystkim być może. Ale jak tak samo dla każdego z nas. O to świeże namaszczenie. O to, aby to było to świeże, które przynosi życie. To nie może być staw porośnięty trzciną. Ale to musi być rzeka płynąca. Moi drodzy, to słowo z Izajasza proroka, które kiedyś chyba we wtorek przeczytałem, jest takim moim mottem. 64 rozdział proroka Izajasza. To jest wołanie proroka, wołanie Boże, które włożył w usta proroka. To jest Boża wola dla nas. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Kochani, to jest moją modlitwą, moim wołaniem i chciałbym, żeby było naszym wspólnym. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Oby przed Tobą zatrzęsły się góry. Jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda. Oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, tak, że narody będą drżeć przed Tobą. Gdy czynisz rzeczy dziwne, których nie oczekiwaliśmy, obyś stąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą.
czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, oprócz Ciebie, Boga, działającego dla tych, dla tego, który Go oczekuje. Kochani, Pan Bóg ma dla nas przewidziane, przeznaczone rzeczy, o których nawet nie myślimy. Tak jak w tym wersecie 4 jest napisane. Rzeczy, o których nawet nie śnimy. Ale On będzie działał dla tego, który tego oczekuje. On będzie działał dla tego, który tego pragnie. Który o to woła. Kiedyś Ezechiel wołał, przyjdź ożywcze tchnienie. Ezechiel wołał, przyjdź ożywcze tchnienie. Jakbym chciał, żeby to było naszym wołaniem. Przyjdź ożywcze tchnienie. W którym momencie on to wołał? Pamiętacie ten 37 rozdział księgi Ezechiela. Wołał to w czasie, kiedy Pan Bóg dał mu możliwość stanąć nad Doliną Suchych Kości. I widział śmierć. I wiedział, że jedyne, co może przynieść życie, to ożywcze tchnienie. Był etap, kiedy te kości suche się połączyły w jedną całość. Kiedy te kości suche oblokły się już ścięgnami, skórą. I myślę, że to wyglądało już całkiem fajnie. Problem w tym, że nadal byli nieżywi. Problem w tym, że choć ładnie wyglądali już może, to jednak nadal byli martwi. Dlatego Ezechiel woła, przyjdź, ożywcze tchnienie. Kochani, myślę, że nie ryzykuję wiele mówiąc taką tezę, że Kościół bez mocy Ducha Świętego jest martwy. Potrzebujemy życia. Potrzebujemy życia. Nie możemy zadowolić się jakąś namiastką. Potrzebujemy życia. Potrzebujemy ożywczego tchnienia. Kiedy mówię o tych kościach, które ładnie już wyglądały, obrośnięte ciałem, nie sposób nie wspomnieć podobnego obrazu. Obrazu, który otrzymał czy napisał apostoł będąc na wyspie Patmos. To, co skierował do zboru w Sardes. Objawienie to jest 3 rozdział, 1 werset. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Tak jak te kości. Mogły już wyglądać na żywe, kiedy były porośnięte ciałem. Wyglądały już całkiem w porządku, ale były martwe. Gdzie to jest wciąż konfrontujące słowo. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Sprawiasz wrażenie, że żyjesz. Wszystko potwierdza, że żyjesz. Wygląda na to, że żyjesz, a naprawdę w środku jesteś martwy. Kiedy pierwszy Kościół, może już nie pierwszy, ale tam w pierwszych wiekach, czy w kolejnych wiekach, kiedy zaczęli, jakby przestali zwracać uwagę na obecność Ducha Świętego, kiedy Kościół stał się bardzo zhierarchizowany, miał imię, że żyje? Jak najbardziej. I to nawet coraz większe. Miał wpływy, miał władzę. To był Kościół. Potężny. Kościół, który z każdym się liczył. Ale martwy. Ale martwy. Moi drodzy, to samo grozi współczesnemu światu, współczesnemu chrześcijaństwu. Kochani, najgorsze, co może wydarzyć się nam, to jest to, że będziemy, nie wiem, chlubić się naszą tradycją. To jest dobre. Nie myślcie, że to jest złe. Nasza przeszłość, nasza tradycja jest cudowna. Mamy na czym budować. Jesteśmy tak wdzięczni Bogu za ojców wiary. Ale mówię to w tym kontekście. Jeżeli zatrzymamy się, to będziemy tylko mieć imię, że żyjemy. Będziemy mieć piękną nazwę Kościół Zielonoświątkowy. Będziemy mogli się szczycić, do jakiego zboru chodzimy. Pytanie, czy jest życie we mnie? I w Tobie. Moi kochani, tak bardzo chcemy się modlić o to. Ja dziś do minimum zawężyłem moje poselstwo, aby tylko dać taki sygnał nam do pragnienia, do modlitwy, do tego, abyśmy zaczęli wołać i szukać naszego Pana. Kochani, nie pozwólmy na to, żeby Duch Święty w nas był ograniczony do jednej tylko możliwości. Czyli posługiwania się darami języków. Zapragnijmy życia. Zapragnijmy tego, aby woda wytryskała z nas. Ale to się stanie naturalnie. Wiecie, to nie stanie się tego tak, że my sobie coś wymyślimy.
Po prostu, jeśli się na Niego otworzymy. Jeżeli pozwolimy, aby On na nowo nas napełnił. Wiecie, tak samo było i w kościele, pierwszym kościele. Kiedy przypomnimy sobie to wydarzenie, o którym wcześniej wspominałem, kiedy Piotr przyszedł do swoich, stanęli w modlitwie. Stanęli w modlitwie i zaczęli wołać do Boga. I czytamy tam między innymi takie zdanie. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom swoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Słuchajcie, jeżeli oni się modlą o odwagę, to znaczy, że musieli widzieć, że tej odwagi zaczęło im brakować. Jeżeli oni by byli pełni odwagi, nie musieliby się o nie modlić. Oni zauważyli, że coś już z tego przeżycia, które tak niedawno przeżyli, że już coś stopniało. Że to nie jest już to samo, co było w pierwszej chwili. Dlatego stoją w modlitwie i proszą, oczekują świeżego namaszczenia. To jest to, czego my chcemy oczekiwać. Świeżego namaszczenia. I zobaczcie, jak Bóg zareagował. Kiedy oni proszą o odwagę, aby z całą odwagą głosić Jego słowo. I mówią dalej, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego, Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Moi drodzy, jest coś niesamowitego w tym, że Bóg czeka tylko na jedno, na nasze pragnienie. Oczywiście, tu są też inne warunki, jak choćby czyste serce, pokuta. Nie jest możliwe, żeby Bóg posyłał Ducha Świętego do nieczystych naczyń, które wcześniej nie pokutowały, które żyją byle jak. Ale myślę, że to jest naturalne, że to rozumiemy. Dla nas, którzy Go oczekujemy, tym warunkiem niezbędnym, w zasadzie jedynym jest nasze otwarte serce. Nasze pragnienie, nasze wołanie, nasza determinacja. To wystarcza Bogu, że On przyjdzie i będzie chrzcił. Wiecie, różnica między tym chrztem, na którym zwrócił uwagę na samym wstępie, chrzest wodny, który jest aktem posłuszeństwa, jest to, że to człowiek chrzci. Że to my organizujemy chrzest i jest chrzest. I człowiek chrzci. A tutaj chrzci sam Jezus. To Jezus jest tym, który nas chrzci. A efekty tego słyszeliśmy, jakie są. Moi drodzy, myślę, że pragniemy tego przeżycia. Chociaż powiem wam, ostatnio w rozmowie z pewną osobą zrozumiałem, że można pragnąć Ducha Świętego też i w nie do końca zdrowych motywacjach. Na to też zwróćmy uwagę. Nawet byłem zaskoczony tym, bo nie pomyślałem w ten sposób. Wiecie, bo można pragnąć Ducha Świętego w ten sposób, żeby po prostu odhaczyć sobie kolejne przeżycie. Albo po to, żeby się przed kimś pochwalić, że przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. Może po to, żeby czuć się lepiej, że o, tam w tym zborze, albo tamten mój znajomy, no nie przeżył, no to oni tam. A ja przeżyłem już. To nie jest motywacja, albo to jest zła motywacja. Jedyną motywacją to jest nasze szczere pragnienie, aby mieć przyjaciela, aby nasz przyjaciel stanął obok nas i aby dawał nam życie, aby dawał nam moc, aby dawał nam to, czego my od Niego potrzebujemy. Tak więc, moi drodzy, będziemy się modlić. Ja wiem, że główny czas naszych modlitw to są pierwsze 3 dni grudnia. Wielokrotnie o tym wspominam. Czwartek, piątek, sobota, wieczorami będziemy się spotykać i czekać na Pana. I nie tylko na chrzest w Duchu Świętym, na to, żeby Bóg się między nami po prostu poruszał i odpowiadał na nasze modlitwy. Choć oczywiście z tym akcentem przede wszystkim. Ale kochani, nie czekajmy na to. Wołajmy już w naszych domach. Wołajmy już dzisiaj. A On może to uczynić. On odpowie na nasze pragnienia. Ale też zachęcam was, kochani, zachęcam was, abyśmy się nastawiali na ten czas. Ja zachęcam was wszystkich, ten tydzień od 28 po 3 grudzień poświęćmy na to, aby szukać Pana w sposób szczególny. Jeśli ktoś może, zachęcam. Od poniedziałku spędźmy ten czas w poście, jeśli ktoś może. Zachęcam was do tego, jeśli chcemy coś przeżyć, to do tego się przyłożmy. Jeśli naprawdę to traktujemy poważnie, to do tego się przyłożmy. Zachęcam was do tego.
Jeśli chcemy przeżywać, to szukajmy Pana z całego serca. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.